Witamy czytelników Faktu i Faktu24.pl. Dziś spotykamy się przy okazji testu musztard. I to nie byle jakich musztard, bo musztard ostrych. Musztarda to przyprawa bardzo chętnie używana przez Polaków przy grillowaniu, ale też przy robieniu zwykłych obiadów itd. I nic dziwnego, bo to jedna z najstarszych i taka wydaje się naturalna. Ziarna gorczycy zmieszane z octem, czasami z białym winem albo też z sokiem, z którego jeszcze wino nie powstało, więc to powinno być coś dobrego, zdrowego, a jak widzimy także i ostrego. Wzięliśmy tutaj musztardy ze sklepów, jakie Państwo też możecie kupić, czy w dyskontach popularnych, czy w marketach, gdzieś obok swojego domu, albo też na wyjeździe. 14 najpopularniejszych musztard. Będziemy oceniać smak musztard, przyznając oceny od 1 do 10. Nie będziemy wiedzieć, którą musztardę oceniamy, ponieważ zostaną one przełożone do pudełeczek oznaczonych numerkami. Oprócz ogólnej oceny za smak, będziemy też przyznawać ocenę za ostrość. Musztardy zostają przełożone do pudełeczek, a my wracamy i będziemy testować. Porcja numer 8, proszę bardzo. A to jest taka z wyglądu średnia. Musztarda, tak, taka jaką pamiętam z dzieciństwa, nie? Po prostu taka musztarda. Sarebska albo właśnie, nie wiemy. No, no. Nie wiemy, oczywiście jest to musztarda numer 8. Zgadujemy. Ładna, fajna, troszeczkę taka ciekła. Smak ma troszeczkę winny. To jest fajne. Taki, nie jest to taki prosty ocet, tylko taki ładnie zbudowany, z ładną taką strukturą. Nie jest za bardzo rozdrobniona, troszeczkę czuć taką ziarnistość. Fajna musztarda. W smaku jest na 7, natomiast w ostrości jest chyba na 5. Nie jest to tytan ostrości. Mi też smakuje, też dałbym 7,5 nawet za smak. Natomiast ostrość jest mała, 3. Próbka numer 12. Tu widzę, Janku, że tu jest chyba najjaśniejsza w kolorze. Najbardziej ekstremalny żółty kolor. Ciekawe, czy też będzie najbardziej ekstremalna. Nie wiem. Ja wszystko przed nami. Stary, niech wygrzebają pokojowe zamiary. O Boże. Tu jest ostrość 10, a nawet więcej. Wyciska łzy z oczu. Oprócz tego trochę jeszcze czuć, że jest słodka i ja więcej nie czułem. 10, no po prostu świetna musztarda. Największa żyleta, największa brzytwa spośród dzisiejszych musztard. Na pewno. To tylko dla potrzeb nauki. Tylko dla potrzeb nauki. Żadnym dzieciom, broń Boże. Kobietom też ostrożnie dozować. Osobom starszym na pewno nie. No to jest musztarda nie dla mnie. A smakowo? Trochę jest słodkiego, tyle czuję. Nie jest źle, ale ta ostrość tak dominuje. Ja bym dał 4,5. Ja dam za smakowe walory dam 6. Jest też taka tłusta. Zobacz, Janku, to się tak nie wylewa. Widać, że jest ładnie ukręcona, ładnie utarta. Jest też taka lekko aksamitna. Nie wiem, o czym mówisz, mnie po prostu pali, ale jeszcze spróbuję to poczuć, co robię. 8 smakowo, 8. 8 punktów smakowo. Bardzo fajna musztarda, naprawdę. Jest tak niezbilansowany ten smak, to jest tak ostre, że po prostu przestaje czuć smak parówki, więc to
może być przydatne. Jak mamy coś, czego się nie da zjeść, jak posmarujemy tą musztardą, to już w ogóle nie będzie źle smakować. Nie będzie w ogóle smakować. Przesada. Znamy już zwycięzcę naszego testu musztard. Jest to próbka numer 8, czyli musztarda salecka marki Mikado, czyli dostępna w Lidlu. A zwycięzca w klasie ostrość to próbka numer 12, czyli roleski musztarda angielska. Najbardziej chyba ostra, najbardziej łzawiły nam oczy, najbardziej piekły nam nosy, języki, prawda Janku? Tak, nadaje się do wszystkiego. Jeżeli szukacie naprawdę ostrości, to musztarda właśnie ta. Natomiast zobaczmy, co na ten temat sądzi pani dietetyk. Wszystkie musztardy są bardzo sympatycznym dodatkiem do potraw. Skład mają rzeczywiście bardzo wdzięczny. Kwestia jest tylko tego, czy jesteśmy bardziej czy mniej szczegółowi i jak dokładnie ten skład czytamy. Do musztardy trzeba się bardzo postarać, żeby dodać jakieś chemikalia. To nie jest tak, że wszyscy tam coś pakują. Dużo musztard tak naprawdę na rynku ma bardzo fajny, najbardziej naturalny skład, jaki może być, czyli po prostu gorczyca, składnik podstawowy, ocet i tutaj różnie, bo raz spirytusowy, raz winny. Trochę cukru i trochę soli dla smaku i oczywiście przyprawy, które jakby wchodzą w skład danego rodzaju musztardy. Zdarza się, że niektórzy producenci dodają przeciwutleniacze albo substancje konserwujące, jednak są to za każdym razem bezpieczne substancje, które żeby były szkodliwe dla naszego organizmu, to musielibyśmy zjeść tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nie ma zagrożenia. Wiadomo, że jeżeli będziemy wybierać te musztardy, te jakby dodatki do mięs, które mają ten skład najbardziej podstawowy, najbardziej czysty, będzie dla nas lepiej i bezpieczniej, bo nigdy nie wiadomo, co jeszcze jemy w diecie i czy czasem nie będzie jakichś konfliktów.